11 lipca w Bibliotece Śląskiej na konferencji prasowej podsumowano zakończenie prac nad stworzeniem Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych. Celem projektu jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Zakończyliśmy projekt realizowany już przez wiele lat, bo najpierw były przygotowania, potem była realizacja tego projektu. Natomiast dzisiaj już prezentujemy to, co jest efektem finalnym, czyli zdigitalizowane zbiory Biblioteki Śląskiej, i to te zbiory najcenniejsze. Właśnie tutaj prezentujemy też w oryginale niewielki ułamek tych zbiorów, bo do projektu zakwalifikowaliśmy 27 tysięcy obiektów i te obiekty zostały zdigitalizowane. Są to najcenniejsze, najstarsze zbiory Biblioteki Śląskiej, ale też takie, które są szczególnie przydatne dla badaczy dziejów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, bo jest tutaj spora część prasy śląskiej. Została stworzona pracownia digitalizacji z kilkoma skanerami naprawdę najwyższej jakości technicznej i ze stanowiskami pracy zarówno skanerzystów, korektorów, jak i redaktorów, i to zostaje już jako rzecz, która jest korzyścią taką wymierną dla biblioteki. Udało się pozyskać aż 11 etatów osób, które są dedykowane tylko i wyłącznie procesowi digitalizacji, zarówno tutaj w gmachu Biblioteki Śląskiej, jak i w takich miejscach często odległych od Biblioteki Śląskiej. Mamy stanowiska mobilne do digitalizacji i one już są wykorzystywane w terenie. Udało się zrealizować przedsięwzięcie, które ma swój wymiar już nie tylko w sferze lokalnej, ale również znacznie szerszej, krajowej, ale i europejskiej. Skoro to, co udało nam się już zdigitalizować, dociera właściwie, jest dostępne właściwie we wszystkich miejscach na świecie. Duży projekt, duże wyzwania, dużo pracy, ale też satysfakcja, że już ta praca jest zakończona i że czytelnik może w tej chwili obejrzeć wszystko, co zaplanowaliśmy w projekcie, bo już wszystko jest dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Dostęp do zbiorów zabytkowych można uzyskać na stronie sibzz.bs.katowice.pl.